Cztery oczy. Poranna rozmowa, Radio Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie. Niebawem rozpocznie się sesja Sejmiku. Najważniejszy dzisiejszy temat to. Dzisiaj, dzisiaj, jako taki temat przewodni, oprócz tego, że wprowadzamy nowego radnego Sejmiku po tym, jak jeden z naszych radnych, konkretnie pan Marcin Ociepa, został posłem na Sejm więc oprócz tego tematu, że będzie ślubowanie wprowadzenie nowego narodnego no na sesji to będzie takim przewodnim tematem wiodącym temat czystego powietrza i niejako związanych z tym ewentualnych rozwiązań systemowych. Dlatego że zaprosiliśmy między innymi pana prezesa polskiej spółki tej oddziału gazownictwa. Dlatego że nie ma co ukrywać, że mówiąc o czystym powietrzu, mówiąc o poszukiwaniu rozwiązań, jednak musimy szukać gdzieś tych rozwiązań systemowych, w mojej opinii. Dlatego, że wszystkie inne rozwiązania, wymiany tak zwanych kopciuchów, pieców, zachęcania do tego, no one w jakimś sensie spełniają swoją rolę, ale jednak nie do końca, bo koniec końca mieszkaniec gdzieś czeka, rozważa, czy mógłby już się przełączyć na jakieś paliwo, że tak powiem stałe. I takim rozwiązaniem z pewnością jest gaz. Ja sam to obserwuję, że o ile mieszkając na wsi, o ile ileś lat temu to rzeczywiście była można powiedzieć, swego rodzaju moda na wymiana pieców na ekogroszek, na, na te opalane peletem. Dzisiaj ciągle tak jest poniekąd, ale jednak coraz co więcej mieszkańców mówi, zastanawia się, oczekuje, kiedy będzie Sieć gazownictwa, kiedy będzie mogła się do tego rozwiązania podłączyć. Dopytują, jakie są związane z tym koszta stałe, jakich opłat muszą się spodziewać. Więc to zainteresowanie zdecydowanie wzrosło, też świadomość, myślę, rośnie i oczekiwania w tym zakresie rosną. Stąd dzisiaj sesja syjmików, w której między innymi ta informacja, jak to wygląda w województwie opolskim. No i chyba jakie nie najlepiej, plany. bo ja też mam takie dane, to jest co prawda dane z 2017 roku, ale wtedy na 71 gmin dostęp do sieci gazowej miały tylko 42. więc więc no i stąd między innymi ta, ten pomysł, ta prośba, aby dzisiaj na sesji sejmiku móc się dowiedzieć więcej, jak to wygląda, jakie są plany na najbliższe lata, co będzie się w tym zakresie działo pamiętam też kiedyś była taka konferencja w Urzędzie Wojewódzkim właśnie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa i wtedy mówiono, że do 2022 roku przybędzie 86 kilometrów sieci i jedna stacja gazowa. Jak rozumiem, chcecie trochę zobaczyć, jak sytuacja wygląda. Dokładnie tak jest, dlatego, że widzimy, tak jak powiedziałem, że te wszystkie programy, które są inicjowane z poziomu samorządu, one są i dobrze, że są, również z poziomu samorządu województwa, poziomu samorządów powiatowych, gminnych, ale one do końca nie rozwiązują problemu, tak? Dopóki... Mieszkańcy nie mają tej konkretnej alternatywy w postaci choćby sieci gazownictwa, no to wiemy, że cały czas będą rozważać, analizować, czy aby na pewno ich stać na jednak zmiana, zmianę pieca. To często się wiąże i mimo wszystko z dużymi kosztami, mimo tych wszystkich pomocy. Nie wszyscy sobie też z tym radzą, dlatego ta dyskusja, ta rozmowa myślę, jest bardzo celowa, bardzo potrzebna na dzisiejszym poziomie. A są jakieś obszary w naszym województwie, czy też powiaty <noise> konkretne, które najbardziej by tego potrzebowały? Znaczy tego myślę, że dzisiaj się dowiemy podczas tej dyskusji, dlaczego, że oprócz tej informacji będziemy mieć też informacje dotyczącą monitoringu, dotyczące stanu ochrony środowiska w województwie opolskim, więc będziemy mieć też z tej strony informacje, ale będziemy mieć też również informacje na temat działań samego samorządu województwa w zakresie ochrony środowiska, czyli tych programów, które są podejmowane już w ostatnich latach, jak one skutkują, jak są odbierane przez mieszkańców, jaki jest odbiór, że tak powiem, tych środków, które my gdzieś przeznaczyliśmy w budżecie województwa, bo gdzieś ta, ta informacja też jest dla nas dosyć istotna. Czyli diagnoza, mówiąc krótko. Dokładnie tak. Znaczy, no, jako samorząd województwa mamy niestety gdzieś tam mniej lub bardziej ograniczone możliwości wpływania na rozwiązania systemowe. Niemniej jednak informacje przyjąć jak najbardziej, po pierwsze, powinniśmy, zorientować się powinniśmy, dwa, w ślad za tą informacją, możemy zawsze rozważyć jakieś dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska. Mówił Pan, że brakuje tych rozwiązań systemowych, brakuje ich ze strony powiedzmy krajowej, centralnej? Znaczy, no jeżeli mówimy o polityce polskiej spółki gazownictwa, no to wiadomo, że my wtedy nie mamy do końca wpływu na to, jakie są ich plany. To jest spółka, która podlega skarbowi państwa, więc tutaj w tym zakresie rzeczywiście jesteśmy zdani na to, jakie są tutaj plany inwestycyjne, jakie są plany w ich zakresie i wiemy, że do pewnego momentu nie działo się za wiele. W ostatnich latach dzieje się w mojej opinii dosyć dużo, bo obserwuję do choćby po kontach w mediach społecznościowych wójtów burmistrzów, którzy częstokroć informują Informują na swoich tablicach o tym, że spotkali się z prezesem albo z kimś i że planują właśnie rozwój tej sieci. Czyli widać, że ruch jest duży, ale żeby mieć pewien, pewien obraz, choćby w kontekście tych danych, które pani podała, no właśnie po to jest ta dzisiejsza sesja, aby się lepiej w tym zakresie zorientować. Pewnie będzie nasz reporter, dowiemy mm. się więcej później, natomiast zapytam jeszcze o zarząd województwa, bo tutaj też ostatnio dużo się o tym mówi, Stanisław Rakoczy ma odejść, chociaż nie wiadomo kiedy, mówi się, że w styczniu i Roman Kolek też to rozważał, jak tutaj wygląda sytuacja? Znaczy, rzeczywiście pan Roman Kole od jakiegoś czasu obserwując też sytuację w służbie zdrowia, gdzie no mamy notoryczny brak lekarzy, problemy z zapewnieniem kadr, no powiedział, że rzeczywiście rozważa powrót do zawodu, ale w chwili obecnej trochę to odłożył, że tak powiem, w czasie. Rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach, dniach, powiedział i, i druga rzecz, że pewna też frustracja, jeżeli chodzi o możliwości wpływania na rozwiązania systemowe w zakresie służby zdrowia w ogóle. Widzimy, jaki mamy kryzys, to nie tylko. To przecież nas dotyka kryzys y, tak zwanych SOR-ów, czyli szpitalnych oddziałów ratunkowych. On dotyka szpitali w całej Polsce. Niemniej jednak w ostatnim czasie powiedział, że pojawiły się pewne też sygnały, że jest jakaś dyskusja, rozmowa, wola rozmowy, więc w chwili obecnej odłożył te swoje plany na razie na boczny tor, także tutaj w najbliższym czasie żadnych zmian w tym zakresie nie będzie. A to będzie w przyszłości no zobaczymy, ale to są na pewno decyzje y, kolegialne, które my podejmujemy jako klub, jako przedstawiciele, ale też rozmawiam na ten temat z koalicjantami, ale Póki co w tym zakresie nic się nie zmienia. A państwo jako mniejszość niemiecka próbowali go namawiać? Zostań? Oczywiście, że z nim rozmawialiśmy, dlatego że jest sprawdzonym fachowcem w zakresie służby zdrowia, ale nie tylko, zaangażowanym w sprawy województwa od wielu, wielu lat, e, doświadczonym w tym zakresie. I oczywiście, że rozmawialiśmy, przekonywaliśmy go, aby nie podejmował jakichś decyzji, tak mówią z dnia na dzień, pod wpływem pewnych emocji, które może się rodziły w okresie wyborczym, przedwyborczym, powyborczym i dwa, żeby też spojrzeć na to strategicznie, że właśnie dzisiaj choćby ta, to zawirowania, te problemy, z jakimi się dzisiaj boryka, szczególnie służby zdrowia, ale też inne obszary nadzorowane przez pana marszałka wymagają pewnej stabilności i kontynuacji i tutaj celowe jest prosta, aby w dalszym ciągu on właśnie prowadził tą politykę jako osoba, która to od wielu lat robi, zna się na tym i żeby to właśnie kontynuował. Bo w, kule, w kuluarach mówiło się, że to pan miałby go zastąpić. Tak, Albo Zuzanna do <laughs> Tak, jak powiedziałem, myśmy w pierwszej kolejności jesteśmy ciałem kolegialnym, rozmawiamy na ten temat zarówno wczoraj, na ten temat też rozmawialiśmy na zarządzie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, ale i wcześniej. I cieszę się z tego, że pan marszałek podejmuje tą misję, aby w dalszym ciągu pełnić funkcję członka zarządu Do końca kadencji, czy krócej? Znaczy, to pozostawił pan marszałek, tak jak powiedziałem, na ten moment otwarte, ale to jest jak gdyby. jeszcze raz chciałem podkreślić, że tutaj nie było do tej dyskusji wokół tego tematu nie było żadnych przesłanek natury politycznej, to była jego jak gdyby personalne Dyskusje, aby ewentualnie wrócić do zawodu. Czyli ostra lekarza. kampania wyborcza nie miała tutaj znaczenia? Nie, nie. on mi, Sam Roman Kolek mi to rzeczywiście sygnalizował dużo, dużo wcześniej, zanim kampania się rozpoczęła, że on takie rozważania gdzieś tam ma, że w związku z tą sytuacją rozważa, czy ewentualnie nie wróci do zawodu, ale na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, przemyślał sprawę. Myślę, że też po urlopie, po pewnym odpoczynku nabrał pewnego dystansu do pewnych wydarzeń i w dalszym ciągu angażuje się w pracę zarządu województwa i tak będzie też w najbliższym czasie bez zmian. Za chwilę druga sesja Sejmiku po wyborach. I w tych wyborach, właściwie w kampanii, wiele się działo, bo <grym> też poróżniły się koalicyjne ugrupowania, czyli właśnie mniejszość i platforma. Mam tutaj na myśli zamieszania wokół kandydatów do Senatu. Czy państwo, czyli mniejszość i platforma, rozmawiali jakoś na ten temat, próbowali sobie wyjaśnić? Tak, oczywiście rozmawialiśmy już na ten temat z liderem platformy Marszałkiem Województwa, panem Andrzejem Bułą. Rozmawialiśmy o tym, jak, jak to się wydarzyło, jak, jak do tego doszło, do tych nieporozumień. Byliśmy w tym zakresie zgodni, że jednak pewne rzeczy trzeba ustalić osobiście, nie wychodzić z założenia, że ktoś gdzieś czegoś po drodze się domyśli i ja przy tym podkreśliłem, że jaką wartością samą w sobie było jednak to, że rok temu negocjując samą koalicję dbaliśmy również o to, aby pewne zapisy znalazły się, właśnie zostały spisane, że, że nie tylko omówiliśmy sobie pewne kwestie, ale że zostały one również spisane i ostatecznie Czyli przez koalicję podpisane. na jest jednak? Tutaj może nie było aż takiej kolejno konieczności, żeby koniecznie coś spisywać, ale na pewno była konieczność, że w pewnym momencie tych negocjacji które trwały przedwyborczych, dotyczących poparcia dla pana Romana Kolka, żeby usiąść do stołu i je, niejako podsumować, jakie są oczekiwania drugiej strony. E, tego gdzieś po drodze zabrakło, było takie nie wiem, mniej lub bardziej e, oczekiwanie, że ktoś gdzieś po drodze w tym przypadku chodziło konkretnie o mnie, że się czegoś domyśli. E, ja może mam za małe doświadczenie jeszcze w pewnym sensie, w pewnego rodzaju takiego układankach politycznych, e, ale ciągle się uczę. Również z tej lekcji wyciągnąłem, wy, wyciągam e, swoje wnioski. Niemniej jednak no, w chwili obecnej omówiliśmy sobie to, niejako wyjaśniliśmy sobie tą kwestię i koncentrujemy się na tych zadaniach, które mają służyć mieszkańcom tego województwa zgodnie z tym, co sobie założyliśmy jako koalicjanci. Czyli koalicja zagrożona nie jest? Nie. Wybory nie miały na to wpływu? Nie, znaczy, no, mi się wydaje, że jesteśmy tutaj bardzo odpowiedzialnymi koalicjantami i taki też był zamysł y, tej całej dyskusji rok temu przy okazji koalicji, aby pewne rzeczy ustalić długofalowo, żeby to nie było uwarunkowane tym, co się wydarzy, nie wiem, za y, miesiąc, za, za, za pół roku i tak dalej, tylko żeby to było coś jednak, co ma trwać. Y, I pewnie, że to wymaga pe pewnej ciągłej analizy czy dyskusji y, na, na tej zasadzie, że coś, co raz było powiedziane, nie oznacza, że się nie zmienia, bo zmienia się też, Otoczenie, w którym uwarunkowania, w których my funkcjonujemy, stąd też będziemy z pewnością w dalszym ciągu spoglądać na tym, co się zmienia, jakie zadania powinniśmy sobie stawiać, tak jak choćby dzisiaj w kontekście ochrony środowiska, czystego powietrza, gospodarki odpadami. O tym wczoraj rozmawialiśmy na Prezydium Sejmiku, że pan Marszałek sam zaproponował, abyśmy ten temat podjęli na jednej z kolejnych sesji. Dlatego, że to są te tematy, które dzisiaj nurtują mieszkańców, których widzimy że wiele się zmienia, no bo choćby kwestia, że gospodarka odpadami dzisiaj co do kosztów rośną, te koszty niesamowicie, ostatecznie dotyka to mieszkańców. Wiemy, widzimy, że gminy śrubują niejako te opłaty, ale gdzieś musi być jakaś rozsądna granica tego, co się z tym dzieje. W ślad za tym my, segregując te śmieci, też chcielibyśmy wiedzieć, co z nimi się dzieje, jak to jest przetwarzane i tak dalej. Więc to są tematy, które również z poziomu województwa muszą być podejmowane. Kwestia, nie wiem, komunikacji publicznej, czy zbiorowej, ja osobiście bardzo ubolewam, że jako samorząd województwa nie mamy w tym zakresie większych kompetencji, bo mamy wiedzę, e, mamy dobry kontakt z samorządami i bylibyśmy w stanie pewnie w wielu zakresach zrobić jeszcze więcej, gdyby choćby była ustawa o transporcie zbiorowym, która by dała nam te możliwości. Ale widzę też naszą rolę w tym, żeby gdzieś wpływać na tych, którzy niedawno zostali wybrani 13 października, aby to oni z kolei na poziomie sejmowym poszukiwali tych rozwiązań ważnych dla mieszkańca, ważnych dla mieszkańca: murowa, niemodlina, popielowa, aby oni mogli w sposób regularny docierać do centrów miejskich, do lekarza, do przychodni, korzystać z innych świadczeń, bo to będzie coraz to większe wyzwanie również dla naszego województwa. Wystarczy spojrzeć na demografię. Ja na przykład analizując wyniki wyborcze, jedno, co mnie poniekąd zaskoczyło, to było to, że w, według danych statystycznych, podanych po tych wyborach w tych wyborach uczestniczyło w województwie polskim 30 tysięcy mieszkańców mniej niż 4 lata temu. Bardzo dużo. Czyli, jeżeli 30 tysięcy wyborców jest mniej, do tego dalalibyśmy jeszcze dzieci, no to o tyle nas gdzieś tam po drodze ubyło gdzieś to widać, jeżeli spojrzeć na poszczególne powiaty, to widać gdzie było tych mieszkańców więcej, gdzie mniej, ale to są wyzwania, które przed nami stawia w chwili obecnej zarówno demografia, świat, Europa, nie wiem, rynek pracy, więc nad tym musimy dyskutować. Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku Województwa Polskiego, jeden z liderów mniejszości niemieckiej jest moim gościem. Druga część rozmowy na stronie www.radiopole.pl Panie Przewodniczący, mówi Pan o tej współpracy, no właśnie z parlamentarzystami. Domyślam się, że takim, taką pierwszą osobą, do której Pan się uda z czymkolwiek, będzie Ryszard Gala, ale umówmy się, że większe przełożenie mają politycy prawicy. Z kim tutaj Pan by widział współpracę? Znaczy, no przede wszystkim mam nadzieję, że ci politycy, prawicy, ale również i pan wojewoda, który, jak rozumiem, ma, będzie kontynuował swoją misję, częściej będą do nas witać na sesję sejmiku, bo jak wiemy, na sesji sejmiku zawsze jest miejsce dla pana wojewody, dla, pan, dla pana, czy pani wicewojewody, w zależności kto nim zostanie. Tymczasem do tej pory się nie pojawił od tego roku na sesjach sejmiku, a to by było, do, w mojej opinii, dosyć istotne, tak, żebyśmy nie tworzyli takich sztucznych barier, bo koniec końca państwo? zawsze jest zapraszany, tak? Na każdą, na każdą sesję jest zapraszany, żebyśmy nie tworzyli sztucznych barier, bo koniec końca interes jest wspólny. Jeżeli rozmawiamy o problemach służby zdrowia, to my ich nie rozwiążemy sami jako samorząd. Jest potrzebny przedstawiciel rządu, ale i rząd, który w tym będzie uczestniczył. Wielokrotnie się już okazywało, że przez ostatni rok na poziomie naszego samorządu, województwa, jesteśmy w stanie rozmawiać ponad podziałami znaczy na przykład interwencje wtedy wiceministra i radnego sejmiku Marcina Ociepy we współpracy z jednym czy drugim panem marszałkiem pokazywały, że jesteśmy skuteczni w tym zakresie, że potrafimy spojrzeć na interes województwa, nie patrząc na barwy polityczne. I ja mam nadzieję na taką konstruktywną współpracę również teraz. Ale żeby ona była, no to też musi być rzeczywiście pokazany ten gest oczywiście z dwóch stron. My z jednej strony będziemy zawsze zapraszać, ale liczymy też na to, że ta druga strona odpowie, przyjdzie, pojawi się na samych sesjach, że będzie ta gotowość do tej rozmowy i szukanie tych rozwiązań, na którym nam wszystkim musi zależeć, bo koniec końca, niezależnie gdzie się znajdujemy, w jakim odcinku to na tym, jaka jest komunikacja, jakie są drogi, jaka jest. Służba zdrowia musi i zależy nam, myślę, wszystkim. No to idąc dalej, bo widzę wolę współpracy, czy zakłada Pan taką współpracę już w ramach koalicji z Radnymi Prawa i Sprawiedliwości kiedyś w przyszłości? Znaczy, no, myślę, że tutaj o koalicji przede wszystkim trzeba pamiętać, rok temu zdecydowali wyborcy. Ten układ matematyczny wskazał jak gdyby kto jest w stanie z, z kim tworzyć koalicję, dwa e, założenia programowe, gda, ta, ta bliskość programowa e, też jak gdyby wskazuje kto z kim mógł założyć koalicję. My w pewnym zakresie, no, mamy trochę dalej, mimo iż mamy, mamy tą spójność, jeżeli chodzi o wartości chrześcijańskie, czy gdzieś konserwatyzm swego rodzaju, to już na tą praktykę chrześcijańską mamy różne postrzeganie, tak? Widzimy, że w Prawie Sprawiedliwości to jest bardziej katolicyzm oparty na, na narodzie, na, u nas to jest coś bardziej otwartego, bardziej uniwersalnego, więc tutaj te różnice, ta nasza otwartość na w sposób naturalny jako Niemcy w Polsce, no tutaj są te rozbieżności się pojawiają w rozumieniu pewnych, pewnych wartości miłości bliźniego, że tak to nazwę bardzo ogólnikowo. Niemniej dlatego dzisiaj w ogóle to nie jest temat, jakaś koalicja, bo po prostu arytmatyka pokazuje, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Dwa, że do tego trzeba dwóch, tak? I z tej drugiej strony by musiały też płynąć pewne sygnały, które w ostatnim czasie niestety nie płyną, woli rozmowy ze środowiskiem mniejszościowym. Mamy przykład siódmej, ósmej klasy i problemów z językiem niemieckim, na tym poziomie nauczania. Mamy przykład bardzo, w mojej opinii, przykrego wystąpienia pana wic wiceministra spraw zagranicznych i yy, pana Szynkowskiego-Welsenka w trakcie kampanii, dokładnie tutaj w Opolu, yy, w którym stawiał niejako mniejszość niemiecką w roli zakładnika stosunków polsko-niemieckich. Yy, to jest w ogóle nie do przyjęcia i niepojęte, że można w ten sposób traktować obywateli Rzeczpospolitej, którzy tutaj pozostali mimo możliwości wyjazdu, yy, którzy tutaj płacą podatki, pracują na rzecz rozwoju tego kraju i ich nagle stawia się w dużo gorszej, Pozycji od tych, którzy z różnych powodów, ale jednak wyegimigrowali z Polski i zamieszkali w Niemczech. Także to są takie sygnały, które no nie dają za bardzo podwalin do tego, żeby rozmawiać o czymś więcej. Nie napawa to optymizmem w tej chwili. Nie napawa to optymizmem. Ja mam nadzieję, że w kontekście takiej polityki dyplomacji międzynarodowej, że również środowisko prawa i sprawiedliwości te elementy przemyśli, bo już nawet spoglądając w kraje Europy Wschodniej, i Środkowej, które przeżyły żeby podobnie okres transformacji, nawet mam na myśli tutaj Rumunię czy, czy, czy Węgry, wiemy, że te układy są różne, ale akurat kwestia mniejszościowa rozwija się tam bardzo pozytywnie w tych państwach. Rafał Bartek, przewodniczący Semiku Województwa Polskiego, jeden z liderów mniejszości niemieckich, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.